Szanowni Państwo, nie byłoby dzisiejszej wystawy, gdyby nie Wasze znalezisko i Wasza postawa. Jak to było w 2015 roku? Wyszedł Pan na pole, patrzy, a tu? Tak, no, znalazłem, było przeorane to było. Nie wiedziałem, co to jest dokładnie. Patrzę. Wziąłem to do domu. I w domu to leżało chwilę. Dzięki, że w telewizji też pokazują takie rzeczy, że właśnie coś takiego, to przypatrzyłem to. I weszłem wtedy na internet i patrzę, to jest to. Jeszcze mi pomagał w tym brat, Robert. Po prostu on tu pierwszy przyjechał z tym, pokazać to w ogóle, co to jest. A później razem to całość zabraliśmy, przywieźliśmy tutaj do muzeum. Obecnie to wygląda chyba zupełnie inaczej jak wtedy. Pięknie, naprawdę pięknie wygląda. Byliśmy zaskoczeni, że to aż lśni. A to było po prostu przykryte trochę ziemią, trochę, no jednak ten czas zrobił swoje z tym. A teraz wygląda przecudnie, naprawdę. Skąd pochodzą te zbiory pod dzisiejszej wystawy? Przede wszystkim prezentujemy tutaj najnowsze odkrycia, to znaczy ceramikę malowaną, wyjątkową ceramikę malowaną z cmentarzyska w Paszowicach, odkrytą w ubiegłym roku w wakacje podczas budowy S3 oraz skarb z Paszowic. Jest to datowany na bardzo podobny okres zespół przedmiotów z brązu, również odkryty w Paszowicach. A oprócz tego zabytki losstrojące, czyli na przykład formy odlewnicze z Grzybian i z Legnicy, z tego samego okresu z cmentarzyska na Spokojnej, które dokładnie pasują do naszego skarbu z Paszowic. Także prezentujemy wszystkie aspekty życia, życie codzienne, śmierć, czyli właśnie cmentarzysko oraz metalurgię tamtego okresu. Czy prace odkrywcze jeszcze trwają, czy się zakończyły, bo budowa drogi jeszcze no, jest kontynuowana? Czy ktoś to kontroluje? Prace na stanowisku, na cmentarzysku są już zakończone, ponieważ ta część, która wchodziła w kolizję z drogą, jest już wyeksplorowana. Natomiast powierzchnia samego cmentarzyska jest niestety o wiele większa i istnieje zagrożenie, że będzie ono rabowane. Ponieważ no jest zasięg tego cmentarzyska jest ogromny, natomiast przebadano tylko to, co było w pasie drogi. Kolejna wystawa w Muzeum Regionalnym, udane otwarcie, kiedy słońce było Bogiem. Skąd taki tytuł? Zaczerpnięty z powieści historycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Powieść historyczna XIX-wieczna, opowiadająca o najstarszych dziejach Polski. W tym wypadku nasza wystawa dotyczy najstarszych dziejów regionu Jawora, a więc drugie tysiąclecie i pierwsze przed Chrystusem. To są czasy epoki brązu, rozwoju metalurgii i fascynacji kultem. Kultem oczywiście starożytnych bóstw, które docierają tutaj z basenu Morza Śródziemnomorskiego. Między innymi kult Janusa. Także kontakty handlowe, gospodarcze z cywilizacjami starożytnymi. Grecją, Italią. Ile eksponatów tutaj jest dzisiaj zaprezentowanych? Co możemy obejrzeć? Jakie ciekawostki, jakie perełki? Przede wszystkim skarb z Paszowic, zabytki metalurgii wykopane w 2015 roku, przekazane przez znalazcę pana Jacka Orłowskiego z Paszowic, a także zabytki pochodzące z cmentarzyska, wykopane w zeszłym roku latem pod budową S3 pod Jaworem. Te zabytki prezentują m.in. ceramikę malowaną oraz unikatowy zabytek, jakim jest czekan, a więc takie berło plemienne, które metodą datowania bezwzględnego udało się określić bardzo precyzyjnie czas powstania, 1424 rok przed naszą erą. W przygotowanie wystawy zaangażował się cały sztab naukowców. Ze strony muzeum archeolog pani Katarzyna Sielicka, doktorant na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, także pracownia konserwacji i archeometrii Uniwersytetu Wrocławskiego z panią dr Beatą Miazgą. Również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie z profesorem Markiem Krąbcem. Oraz muzea, które użyczyły nam część eksponatów, jak Muzeum Wsi Odrześląskiej, Muzeum Miedzi oraz Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu. Wystawa jest czynna do końca września. Serdecznie zapraszamy.